Miejscowość Dworzyska w powiecie krasnostawskim w gminie Izbica w tym roku obchodzi 550. rocznicę istnienia. 550 lat wsi Dworzyska mieszkańcy postanowili obchodzić hucznie, bo mało która miejscowość może cieszyć się tak sędziwym wiekiem. W Dworzyskach zachowało się wiele eksponatów sprzed setek lat. Wieś Dworzyska jest wsią szlachecką, bo była w posiadaniu hrabiego Kajetana Kickiego, wcześniej w posiadaniu Augusta Kickiego, senatora Sejmu, czteroletniego starosty krasnostawskiego, ale też i innych szlachetnych ludzi. Dzisiaj o tym będziemy mówili. Chcemy dzisiaj przedstawić mieszkańcom tą historię od początku i w ogóle sama nazwa wsi, ona się wywodzi od Wacława z Dworzysk. 23 lipca na placu jednostki OSP odbyły się uroczystości związane z rocznicą, które rozpoczęła msza święta w intencji mieszkańców. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że tutaj mieszkają ludzie wierzący, że troszczą się o historię. Również poprzednie pokolenia walczyło o wolną Polskę, bo czy to w czasie powstania styczniowego, czy później, kiedy nie było Polski na mapach Europy, zawsze w Dworzyskach była więź z Panem Bogiem, była żywa wiara, modlitwa, co pozwoliło właśnie przetrwać te trudne czasy, a jednocześnie dzisiaj świętować ten piękny jubileusz 550. rocznicy. Następnie szereg atrakcji miał zadowolić mieszkańca w każdym wieku. Przygotowano m.in. przejażdżki drabiniastym wozem po siano i bryczką na dworską drogę. Rozsmakować się można było w wiejskim chlebie i pierogach z babcinego pieca. To przygotowali nasze panie z koło gospodyń, a my im pomagali. Tam jest gruchówka z tyłu, tu jest poczęstunek na temat, a tam jest piwko, no co więcej mogę powiedzieć. No. Ludziom bardzo się podoba i bardzo dużo ludzi jest. Bardzo piękna uroczystość, pogoda też dopisała. Organizatorem uroczystości byli poseł na Sejm RP Teresa Hałas oraz sołectwo wsi Dworzyska.